Nadeszła pora, żebym przygotowała sobie wszystko na moje przyjęcie. Od czego zacząć? Na pewno przydałyby się ciastka. A, gotowe. A na pewno jeszcze coś do picia. Super. A teraz, z czego będziemy pić? A, chyba już wszystko gotowe na moje przyjęcie. To na pewno goście! Pluto i Scooby-Doo! Już idę! O, ciastka! Moje ulubione! Ale będzie wieżerka! Jeszcze bym się czegoś napił. O, kola jest! Ale dobre! Nie! Zniknęły? Co ja podam gościom? Kto to mógł zrobić? To na pewno Marszal! Marszal, jak mogłeś zniszczyć moje przyjęcie urodzinowe? Ja? Ja nic nie zrobiłem. No, psia kość! Zjadłeś wszystkie ciastka i wypiłeś całe picie! To nieprawda! Prawda! Marszal, jesteś okropny! A ty jeszcze gorsza! Przepraszam bardzo! O. Co tu się dzieje? On... Czemu ja słyszę jakieś kłótnie? Ale on... Ona kłamie! Nie, bo to Marszał! To ona! Stop. Ja czuję, że my musimy dzisiaj ze sobą porozmawiać. Co wy na to? No dobrze. Musimy, dobrze. Bo ona kłamie. Niech ksiądz mu da karę. Jej też. Proszę o ciszę. No to... Siadajcie grzecznie. Dobrze, po kolei, psiaki. Co się wydarzyło, Skaj? No bo przygotowywałam wszystko do przyjścia moich przyjaciół, a Marszal wszedł i wszystko zjadł. Mhm. Marszal, to prawda? No tak. Mhm. Słuchaj, Skaj, ja jestem pewny, że Marszal nie wiedział i nie chciał zrobić źle, to prawda? No też. No na pewno wiesz o tym, że zrobiłeś źle i teraz myślę, że Marszal naprawi swój błąd. Zgadza się, Marszal? No, powinienem. No, ja mu pomogę ten jeden, jedyny raz. Mam nadzieję, że obiecasz, że więcej tak nie zrobisz. Obiecuję. Bo wiesz, Marszal, prawda jest taka, że Sky przygotowywała się na swoją imprezę urodzinową, prawda? Tak, to były moje urodziny. No, a wiesz, Sky, i wiesz, Marszal, to tak jest, że kiedy dorośli, kiedy dzieci przygotowywują się na jakąś imprezę, odliczają czas do tego momentu, aż w końcu będą goście, aż w końcu będzie zabawa, wspólne bieganie po ogródku, gonienie za kotami, czy cokolwiek tam lubicie robić. Dzisiaj chciałem wam w takim razie opowiedzieć w ramach lekcji religii o takim czekaniu na ulubiony dzień chyba Pana Jezusa. To jest dzień, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Ale zanim to, powiedzcie mi, czy wiecie, jaki jest dzisiaj dzień? No, dzisiaj są moje urodziny, jest środa. Okej, a byliście w kościele? Tak. No i jaka dzisiaj jest środa? No, były popioły. Czyli środa jaka? Połączmy z popiołem? Popiołowa. A inaczej, Sky? Popielcowa. Jasne, jest to środa popielcowa. Dzisiaj zaczyna się bardzo ważny czas dla Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus, właśnie jak wam mówiłem wcześniej, przygotowywuje się na swoje wielkie święto, na święto zmartwychwstania. Ja jestem ciekaw, czy pamiętacie, jak ten czas nazywa się? Wielki post. No, jasne, to jest Wielki Post, dokładnie. Słuchajcie, a wiecie, ile Wielki Post trwa? Długo czy niedługo? 14 dni. No, plus 26, to nam daje... 40. Jasne. Słuchajcie, Wielki Post trwa 40 dni i ta liczba 40 jest bardzo symboliczna. No bo w Starym Testamencie Noe, kiedy był potop, deszcz padał 40 dni, 40 nocy. Kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię, wędrowali lat, wiecie ile? 40. Mhm. I najważniejsze, Pan Jezus, zanim rozpoczął swoją misję, zanim rozpoczął swoje nauczanie, wyszedł na pustynię po to, by tam rozmawiać ze swoim Ojcem, czyli z Panem Bogiem i do tej misji się przygotować. I wiecie, ile dni On się tam przygotowywał?
ja wiem. Ja też. 40? Jasne, jakie wy mądre psiaki jesteście. 40 dni. Słuchajcie, a jak myślicie, to po co w takim razie nam jest potrzebny Wielki Post? Jedna z moich koleżanek mówi, że podczas Wielkiego Postu można dużo schudnąć. No, na przykład. Okej, niektórzy się odchudzają, ale jaki jeszcze może być sens Wielkiego Postu? Po co nam, Marshall, jak myślisz, po co jest Wielki Post? Co będzie po Wielkim Poście? Mówiłem wam wcześniej. Koszyczki. Okej, a koszyczki są z jakiej okazji? Z okazji Wielkanocy? Jasne, świąt wielkanocnych. A w święta wielkanocne świętujemy co? To, że Pan Jezus zmartwychwstał. Jasne. A jak myślicie, to co my możemy robić w Wielkim Poście, aby dobrze się przygotować do tego największego święta Pana Jezusa? Jakieś propozycje? Odmawiać sobie psich smakołyków? Można z czegoś zrezygnować. Co jeszcze? A na przykład, Marshall, ty dzisiaj nabroiłeś, no nie? No tak. No, to co na przykład możesz teraz zrobić? Odkupić ciasteczka. Czyli naprawić swoje złe... zachowanie. Jasne. Czyli w Wielkim Poście możemy też ogólnie się poprawiać. Możemy starać się być lepsi czy gorsi? Lepsi. No, doskonale. Słuchajcie, w Wielkim Poście są takie trzy bardzo ważne słowa. Pierwsze to jest post, jak Wielki Post. Jest modlitwa i jest jałmużna. I o tych trzech słowach powiemy sobie, myślę, że na następnych katechezach, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy wrócili do tej środy. Właśnie, jaki to było środy, Marszal? Popielcowe. To jest niezwykła środa, bo to jest środa, która zdarza się tylko raz w roku. Środa, kiedy Pan Jezus zaprasza nas do kościoła na mszę świętą i chociaż nie jest to niedziela, my do kościoła idziemy i tam dzieje się coś bardzo ważnego w kościele. Mówiliście, że byliście psiaki. To co ksiądz wam zrobił tak na głowę? Nie pogłaskał? A to nie wiem. Ksiądz posypał nam głowy popiołem, a ja dzisiaj mam włosy. Jasne. W środę popielcową ksiądz posypuje głowy wszystkim ludziom w kościele popiołem. A jak myślicie, dlaczego popiół? Macie pomysł? No nie wiem. Jest taki brudny. Jasne. Popiół jest brudny. Popiół powstaje przeważnie z czegoś, co się spaliło. A jak coś się spaliło, to już można potem odbudować, czy nie? No nie. No takie samo jak nie. No raczej nie. Nie da się odbudować z tego samego, z innych części. Może tak. Jak na przykład, o, Marshall, jak ostatnio jechałeś gasić pożar, jak się spaliła tam psia buda koledze, no nie odbudowali takiej samej, prawda? No nie, trzeba było nową zrobić. No dokładnie, trzeba było zrobić nową. I popiół właśnie symbolizuje takie przemijanie człowieka, to, że wszystko, co tutaj na ziemi jest, i zarówno imprezy, i zarówno jedzenie, i zarówno czesanie się, pieniądze, budynki, wszystko to przemija. I my w Wielkim Poście, kiedy zostajemy posypani tym popiołem i kiedy popatrzymy się do lusterka i zobaczymy ten popiół, to ma nam przypominać o tym, że tylko Pan Bóg zawsze jest, że On nigdy się nie kończy i że my powinniśmy się w tym Wielkim Poście zmieniać, czyli ciągle się poprawiać, nie kłócić się, nie podjadać jedzenia skaj i być grzecznymi. Rozumiecie? Ja rozumiem. A wiecie, skąd może ten popiół się bierze? Z kominka? Nie. Wiecie, pod koniec Wielkiego Postu będzie taka uroczysta niedziela. Niedziela, w której ludzie przynoszą do kościoła takie różne rzeczy przez siebie zrobione. Ksiądz też taką ma. To jest tak w sumie rośnie na drzewach. Takie drzewo to jest. Wiecie, jaka to jest niedziela? Palmowa. Jasne, to jest niedziela palmowa, kiedy przynosimy też do kościoła palmy. I te gałązki palmy po niedzieli palmowej się zbiera i je potem się pali w piecu. I tak właśnie powstaje popiół, którym my będziemy posypani. Ale o niedzieli palmowej też sobie powiemy. Słuchajcie, na koniec chciałem wam opowiedzieć historię o pewnym chłopczyku, który chciał przenieść w domu ciężki wazon. Próbował, podnosił, obracał, ale ciągle mu się nie udawało. I temu wszystkiemu, wiecie, kto się przyglądał? Jego tata. Tak się przyglądał, patrzy, co ten chłopczyk robi.
I widzi, że nie może sobie poradzić i pyta się go: Bartuś, a spróbowałeś już wszystkiego? Wtedy Bartuś mówi do taty: tak, tato, spróbowałem wszystkiego. A tata powiedział: nieprawda, nie wszystkiego. Nie poprosiłeś mnie o pomoc, bo ja bym ci pomógł. Dlatego chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że w Wielkim Poście możemy też prosić kogoś o pomoc. Kogo? No Pana Boga. Możemy prosić o pomoc Pana Boga, prosić kolegów, koleżanki, ale sami tą pomoc możemy innym dawać. Dlatego ważne jest, żebyśmy w Wielkim Poście mieli jakieś postanowienia. Na przykład ty, Skaj, mówiła, że tam twoje koleżanki w Wielkim Poście się odchudzają, czyli trochę umartwiają swoje ciało. Ale jakie mogą być takie inne dobre postanowienia na Wielki Post? Jak myślicie? Macie jakiś pomysł? Ja obiecałam swojej mamie, że zawsze będę miała wyczyszczoną budę. A ja będę po sobie sprzątał. O, i to jest bardzo ważne. O innych postanowieniach będziemy mówić na następnych spotkaniach, ale dzisiaj jeszcze animatorzy z naszej oazy pokażą mi i wam, Sky i Marshall, jak można się do Wielkiego Postu dobrze przygotować i co w trakcie Wielkiego Postu można robić. To co, zapraszamy na drugą część spotkania. Tak! Super! No to do zobaczenia. Pa! Pa! Z Bogiem, pa! W Wielkim Poście przygotowujemy się do zmartwychwstania Pana Jezusa. My też możemy się przygotować. Dlatego teraz pokażemy wam, jak przygotować krzyże z papieru, na których będziemy mogli umieszczać serce. Będziemy potrzebowali nożyczek, kredek oraz papieru. Mogą być też farby. Zamiast papieru możemy użyć styropianu, tekturki lub czego chcecie. No to zaczynamy. To na sam początek wytnijmy z papieru krzyże. Jak kończymy, to możemy zacząć kolorować. Skończyliśmy? Tak. Tak. To super. To teraz. To teraz będziemy potrzebowali innej kartki. I będziemy teraz na nich rysować małe serduszka, je wycinać i kolorować na czerwono. Co do dzieła. Są przez internet. Mogą takie krzyże też przygotować, czy nie mogą? Jak myślicie? Mogą. Mogą, jasne. Taki krzyż, kiedy przygotujemy sobie w domu, możemy go powiesić w ładnym miejscu, czy nie? Jak myślicie? No pewno, że w ładnym miejscu. Każdy z nas, jak tylko wytnie sobie takie serduszko, nieduże, widzicie, każdego dnia może takie serduszko, ale tylko jedno w jeden dzień, przykleić do krzyża. Ale za co? Jak myślicie, za co takie serduszko można przykleić? Macie pomysł? Szymon? Za dobry uczynek. Jasne, można przykleić za dobry uczynek. A powiedzcie mi, jakie to mogą być dobre uczynki na przykład? No. Na przykład pomóc siostrze sprzątać. Okej. Okay. To się, a co można dobrego zrobić jeszcze w domu na przykład? Być grzecznym. O, być grzecznym. A jak na przykład masz dużo zabawek porozrzucanych, to co możesz z nimi zrobić? Posprzątać. Jasne. A Szymon, a ty masz psa, no nie? To na przykład co możesz z tym pieskiem zrobić? Wyprowadzić go. Wyprowadzić, jasne. Pewnie psa.
O, super. To co jeszcze możecie zrobić takiego na przykład dobrego w Wielkim Poście? Macie jakiś pomysł? Na przykład pomóc mamie, żeby coś pomóc, na przykład coś, żeby coś przynieść. Mhm. Tosia? Pomóc mamie zmywać zmywarkę. Zmywać zmywarkę, czyli zmywać naczynia, powkładać do zmywarki, jasne, super. Wy, Oliwka i Nilka, co wy możecie dobrego zrobić w Wielkim Poście? Możemy uczestniczyć w mszy świętej. Jasne. A powiedzcie mi, a wiecie, jakie są oprócz mszy takie nabożeństwa w Wielkim Poście jeszcze w kościele? Kara, wiesz? Droga krzyżowa. I co jeszcze, Julka? Gorzkie żale. Jasne. W nich też możemy uczestniczyć na przykład przez internet albo przyjść do kościoła. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że wy te krzyże powiesicie w swoich domach, że ładnie je powiesicie i że te krzyże będą całe w sercach. Dacie rady? Jasne. No właśnie. Nie wiem. Szymon, powiedz mi, bo sam krzyż jest ładny czy brzydki? Brzydki. Brzydki. Krzyż jest raczej brzydki. Krzyż nie jest ładny. Ale jak zakleimy go sercami, czyli naszą dobrocią, to będzie ładny? Tak. Mhm. Super. To co, zachęcimy wszystkie dzieci, żeby też tak zrobiły jak wy? Tak. To co, to na trzy, cztery zawołamy. Zachęcamy. Trzy, cztery. Zachęcamy! I pozdrawiamy czy nie pozdrawiamy? Tak.